Szymon, wszystko dopięte przed jutrzejszą walką? Tak, wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak wycyrkulowałem sobie czas, żeby po prostu ten ostatni dzień już zostawić tylko na skupieniu, tylko na walce. Już nie ma nic innego ważniejszego, tylko jestem ja i moja walka. Bardzo duża dysproporcja wagowa przed starciem z Philem DeVriesem i Phil DeVries potwierdził to, co krąży za kulisami. No, w okolicach 130 kilo może walczyć podczas tego pojedynku. Czy mierzyłeś się kiedyś z kimś o takich warunkach fizycznych, który ma taką przewagę nad tobą? Ja ogólnie jestem lekkim, ciężkim i można to śmiało powiedzieć. Stoczyłem już mnóstwo pojedynków i przeważnie mam zawodników cięższych od ciebie. Mało tych przeciwników było lżejszych ode mnie, przeważnie są ciężcy. Jestem doświadczony walk z cięższymi od ciebie przeciwnikami. Może nie aż na 130 kilo, chociaż raz miałem taką możliwość stoczenia pojedynku za naszą wschodnią granicą z przeciwnikiem, który ważył 135 kg i według tamtejszej organizacji regulamin dopuszczał po prostu kategorię ciężką do 135 kg. Ta waga po prostu nie zmieniła niczego. Toczyła się tak, jak sobie ją zaplanowałem, także tutaj będzie podobnie. Ja wiedziałem, na co się pisze, wiedziałem, że DeVries będzie ważył ponad 120 kg i to mi kompletnie nie przeszkadza. Marian Ziółkowski na scenie przed ceremonią ważenia powiedział, że ty powinieneś trzymać tę walkę w dystansie, okopywać, gdzieś starać się ciosami ustrzelić Phila DeVriesa. Czy faktycznie pójście z nim w klincz, pójście z nim w zapasy, to byłoby samobójstwo? No bo jak do tej pory, to tak to w KSW wyglądało, jeśli chodzi o jego przeciwników. DeVries świetnie potrafi wykorzystać swoje warunki fizyczne i potrafi skrócić ten dystans, przytulić, potłamsić, trochę spompować ręce przeciwnika, a w konsekwencji obalić. Nawet jak przeciwnik wstanie, to już nie ma za bardzo siły boksować tymi rękoma. Marian dobrze mówi, no jest doświadczonym zawodnikiem i widzi, zna DeVriesa. No, sami wiemy, że już jest od 9 pojedynków tutaj w Federacji KSW niepokonany, także trudno, żeby go nie znał. Dobrze podpowiada. Jestem gotowy pójść na walkę bokserską, ale też jestem gotowy na ten klincz. Ten klincz też ćwiczyłem z cięższymi od siebie przeciwnikami, dlatego też w okresie przygotowawczym dużo wyjeżdżałem, poszukałem tych ciężkich, szukałem, żeby po prostu poczuć tą masę, poczuć tą siłę przeciwników, żeby po prostu nie było tak, że wychodzę do walki z DeVriesem, pierwsza runda jest po mnie. Czy możesz powiedzieć teraz, Szymon, który z pojedynków Phila pokazał jego te największe braki? Nie wiem, czy to odpowiednie słowo braki, no ale chyba Michał Andryszak był najbliżej zwycięstwa. Czy dał ci jakieś może wskazówki? No i właśnie, który to z tych pojedynków wskazał ci te słabe strony Phila, które możesz ty wykorzystać? Tak naprawdę zobaczyłem dwa pojedynki DeVriesa przed naszą walką właśnie z Michałem Andryszakiem. No, Michał ruszył mocno na niego, zaskoczył DeVriesa. DeVries w obronie miał trochę luk, no ale tak jak mu powiedzieliśmy, no, zostawił te luki, ale Michał nie do końca potrafił je wykorzystać i dalej DeVries zrobił swoje. Dużo też takich błędów DeVriesa obnażyła walka z Luisem Henrique, która była pięciorundowa, na punkty się skończyła. Oglądałem, szczerze mówiąc, raz ten pojedynek z moimi trenerami i raz pojedynek właśnie DeVriesa z Michałem Andryszakiem. Resztę kalkulacje i analizę tych pojedynków zostawiłem moich trenerom. Ja jestem tą taką maszyną, która ma wykonywać te zadania, ma się słuchać trenerów, a oni są po prostu od tego, żeby analizować przeciwników i mi podpowiadać i pod to właśnie układać treningi. A jest coś takiego jak według ciebie dobra przegrana, że w takiej walce, w której jesteś skazywany przez wielu na przegraną z mistrzem, można myśleć nie tylko o wygranej, ale o tym, że okej, może przegram, ale chcę się pokazać z dobrej strony, chcę rzucić mu wyzwanie, przedłużyć tę walkę, czy nie można myśleć tak tylko o zwycięstwie, bo takie myślenie to jest droga donikąd? Ja uważam, że takie myślenie to jest droga donikąd. Nie interesuje mnie piękna przegrana. Interesuje mnie zwycięstwo, a tak naprawdę najbardziej co mnie interesuje, to zrealizacja swojego własnego planu, który założyłem na tą walkę. Jeżeli go zrealizuję, to wynik przyjdzie sam. Nie podchodzę do tego tak, żeby pięknie przegrać, bo to wynik idzie w świat. Każdy już zapomina, jak ta walka wyglądała. Przegrałeś z DeVriesem, to przegrałeś z DeVriesem, a nikt nie pamięta, w jaki sposób. No, nieoczekiwanie Michał Kita się tutaj swoje trzy grosze wtrącił przed tym pojedynkiem, zaatakował cię. Czy byłeś zaskoczony tym, no, że postawił cię w jednym szeregu gdzieś z Arkiem Wrzoskiem, z Arturem Szpilką i stwierdził, że unikasz walk, chociaż w kontekście chwili jest to dosyć dziwne, ale za chwilę to rozwinę, że unikasz walk z silnymi rywalami.
No to tak jak sam powiedziałeś, no Michał powiedział, że unikam walk z silnymi rywalami, boję się walki o pasy mistrzowskie, dlatego KSW mnie chroni i dostaje walkę z niepokonanym mistrzem od wielu lat, tak? Nie wiem, co powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że jakbyście mi je zadali gdzieś tam, jakby Michał po prostu odezwał się gdzieś tam nie w okresie moim przygotowawczym, tylko w innym okresie, to może i gdzieś tam zwróciłbym na ten pos uwagę. Ja mam jutro walkę o pas mistrzowski z Defrisem i naprawdę no nie interesuje mnie to, co się tam dzieje. Ja jestem tym orłem, Michał jest tą wroną, która gdzieś tam skacze na grzbiet i mnie gryzie, a ja się wzbiję ponad chmury, gdzie jest mało tlenu i ta wrona spada z mojego grzbietu, tak? Ja zachowuję się jak ten orzeł, robię swoje, idę do przodu i nie interesuje mnie, co jest pod chmurami. No to ja może rozwinę to, bo za kulisami mówi się, że ten atak był podyktowany faktem, że nie przyjąłeś walki z Danielem Omielańczukiem, że taka oferta została tobie złożona i, no i że tej walki nie przyjąłeś. Czy to prawda? Czy taka oferta walki z Danielem Omielańczukiem była? Tak, to prawda. Była taka oferta z walki z Danielem Omielańczukiem na 2 tygodnie przed terminem. Nie do końca byłem w takim treningu, jakim uważam. Ja jestem profesjonalnym zawodnikiem, jestem profesjonalistą. Jeżeli nie jestem gotowy do pojedynku, to ja nie mam takiej presji, żeby po prostu wychodzić tylko po wypłatę. Mam nadzieję, że kibice nigdy mnie nie zobaczą, że idę tylko po pieniądze. Ja zawsze wychodzę w swojej najlepszej dyspozycji. Walki na 2 tygodnie przed terminem, gdzie czuję, że nie jestem gotowy, to nie będzie mój dzień. Ja nie wezmę takiej walki i to nie chodzi o to, czy ja się boję, czy się nie boję. Ja po prostu, kibice kupują bilety, wykupują streamy w TV i chcą zobaczyć prawdziwy sport. Jeżeli nie chcą zobaczyć prawdziwego sportu, to wiadomo, jakie gale sobie kupują. Jeżeli chcą zobaczyć sport, to wykupują KSW. Ja po prostu nie zrobię tego z moim kibicom. Użyłeś tutaj takiego sformułowania, mówiłeś o orłach. Domyślam się, że usłyszymy tę piosenkę przed twoim wyjściem, tak czy nie? Tak, tutaj się nic nie zmienia, repertuar to jest właśnie Budka Sufrera, tylko dla orłów. Nie zmienia tej piosenki, ona fajnie niesie mnie, tak jak już powiedziałem, ponad chmury. Lubię tą piosenkę, śpiewam ją w samochodzie, sam, z dziećmi, z żoną, także ona będzie mi towarzyszyła także jutro. Dziękujemy i powodzenia w klatce, niełatwe zadanie przed tobą. No czy niełatwe, to podsumujemy to może jutro po gali. Nie? Na razie mówię, ja się skupiam na wykonaniu zadania, które założyli mi trenerzy, które sobie sam założyłem. Jestem świetnie przygotowany do tego pojedynku. To jest sport, bo to jest po prostu sport i nie chcę tutaj mówić, że nie mam nic do stracenia, bo mam do stracenia. Ja jestem świetnym zawodnikiem, rozwijam się cały czas, mimo 35 lat na karku, jeżdżę po różnych klubach, uczę się od innych chłopaków bardziej doświadczonych, mniej doświadczonych, bo też nie uważam, że mniej doświadczeni mają mniej do powiedzenia. Jestem głodny tej wiedzy, rozwijam ją i wychodzę jutro po prostu sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. Jeżeli coś nie zadziała, to ja dalej będę głodny tej wiedzy, dalej będę robił swoje, dalej będę po prostu pogłębiał swoje kwalifikacje. Dziękujemy, powodzenia. Dziękuję. Dzięki.